Witajcie w trzeciej części mojej serii gry Wiecznie Żywe. Tą serię będę kontynuował na tym kanale, przeznaczonym do tego typu rzeczy. W tym odcinku wezmę pod lupę cykl GTA. Poprzednio omawiałem GTA San Andreas, a w tym omówię GTA 4 i podsumuję cały ten cykl. Seria GTA przeszła wiele zmian od pierwszej części, która była przedstawiona z lotu ptaka w 2D po otwarty świat w 3D. GTA 4 i GTA 4 Episodes from Liberty City są ostatnimi częściami tej kultowej gry. Kultowej, choć oczywiście nie każdemu musi przypaść do gustu. W GTA 4 wcielimy się w rolę Nico, który jest facetem po przejściach i w Ameryce chce zacząć życie od nowa, wraz z kuzynem. Jednak po przyjeździe rzeczywistość nie jest tak kolorowa, jakby się mogło wydawać i chcąc nie chcąc stajemy się manetą, który musi wykonywać coraz to rozmaitsze misje zlecone przez kogoś lub pomóc w wykonaniu ich kolegom. O fabule można by było się tutaj rozwodzić bardzo długo. W każdej z tych części była inna. Ale to jednak nie fabuła decyduje o tym, że ta gra jest wiecznie żywa. Więc co decyduje? Otwarty świat, wiele ciekawych misji pobocznych, zróżnicowanie świata i także wiele nawiązań do popkultury. Oraz do tego, co nas otacza. To te rzeczy są kluczowe dla tej serii. Jednak największym motorem napędowym są sami gracze. Maniacy, którzy tworzą coraz to wymyślniejsze modyfikacje gry. To ulepszają grafikę. To zmieniają mapy i samochody. Każda z części od GTA Vice City, albo nawet wcześniej, doczekała się tysięcy modyfikacji, które wciąż utrzymują grę przy życiu. Wystarczy tylko spojrzeć, ile jest filmów na YouTube z gameplayami z tychże modyfikacji, które są codziennie dodawane. To główny powód, dlaczego jest to gra wiecznie żywa. Na samym końcu warto nadmienić, że GTA 4 i GTA 4 Episodes from Liberty City na komputerach ma wbudowany wideoeditor, przy pomocy którego powstają takie hity, jak chociażby The Trash Master. Machinimy te jakością nie odbiegają od wielkich hollywoodzkich produkcji, a przy ich powstaniu bierze udział wielu ludzi. Przy tych samych superlatywach jedynym problemem tej gry to powtarzalność misji i liczne bugi, szczególnie po premierze, kiedy nie ma jeszcze patchów, które by te błędy naprawiły. Tak było na pewno z GTA 4, który jednak był przeniesiony jakby trochę z konsol i na początku wiele graczy miało problemy z uruchomieniem GTA na swoim komputerze, także dlatego, że gra była źle zoptymalizowana. Jednak na te bugi cierpi tutaj każdy sandbox, a na pewno większy. Do sieci teraz niedawno trafił trailer powstającej piątej części i mam nadzieję, że, a nawet jestem przekonany, że Rockstar Games zrobi tytuł godny swoich poprzedniczek, a może nawet i lepszy. Zresztą Rockstar Games nigdy mnie nie zagadło jakością swoich gier. Mówił dla was Open Sparviere, ja się z wami żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku.